trzecia kategoria, w której przyznawana jest nagroda imienia księdza Józefa Tischnera, odnosi się do inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata. W tej kategorii nagrodzona została w tym roku siostra Anna Bauchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Siostra Anna Bauchan wyróżniona została za pracę na rzecz pomocy dziewczętom i kobietom, które chcą porzucić prostytucję. W życiu nie przyszło mi to do głowy, że mogłam pracować z osobami, które doświadczają procederu prostytucji, które pracują na ulicy. Gdyby ktoś powiedział mi 20 lat temu, 15, to uznałabym to za niezły dowcip, nie? Poza tym sama myśl o tym jakoś budziłaby lęk i tak dalej. Natomiast ja doświadczyłam czego, że jeżeli jest się posłanym przez Kościół, a co to jest Kościół? To jest Bóg, nie? To są znaki, to są słowa, no to to wtedy masz gwarant, że możesz iść, nie? Bóg daje ci światło na krok. I to jest zawsze coś niesamowitego. Siostra Anna założyła Stowarzyszenie imienia Maryi Niepokalanej na rzecz pomocy dziewczętom i kobietom, które działa w Katowicach. Jego celem jest pomoc osobom doświadczającym procederu prostytucji, ofiarom handlu ludźmi i przemocy domowej. To jest tak, że w momencie, kiedy weszłam na drogę zawierzenia Jezusowi, zawierzenia Bogu, to od tej pory jest po prostu super przygoda. To znaczy ja nie narzucam Bogu, muszę robić to czy tamto, bo nawet jak ja sobie coś wymyślę, to i tak mnie zaskakuje. Także po prostu staram się nie przeszkadzać i patrzę, co jeszcze mu przygotował, gdzie mnie posyła. I wtedy mam taką odwagę gdziekolwiek iść, cokolwiek robić. Dlatego, że wiem, że on jest ze mną, niezależnie od tego, czy jestem dobra, czy jestem zła, czy coś robię nie tak, jak trzeba, ponieważ no, jesteśmy ludźmi. Natomiast to, że on jest ze mną, to mam zagwarantowane po prostu, że mi się nie będzie nigdy nudziło. Siostra Anna Bauchan ukończyła teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz liczne kursy i szkolenia umożliwiające niesienie pomocy osobom w kryzysowej sytuacji. Przez 10 lat pracowała z dziećmi, prowadziła grupy teatralne, muzyczne i turystyczne, gra na gitarze i pięknie śpiewa. Nagrała nawet płytę. Jury tak uzasadnia swoją decyzję. Siostra Bauchan pokazuje, że Kościół nie ma murów i przypomina, że świat nie jest stworzony dla sprawiedliwości, ale dla miłości. Kiedyś to było więcej powołań, teraz jest mało. My jesteśmy już ginącym gatunkiem. Chociaż mam nadzieję, że może ktoś ogląda ten materiał, to może jakoś Bóg poruszy serce. No, potrzeba nam tutaj saksofonistki do zespołu, a przy okazji też do pracy. Kogoś, kto się nie boi, kogoś, kto jest na tyle szalony. No i ma poczucie humoru. Pierwszą rzecz, którą chciałem powiedzieć o laureatce nagrody Tischnera, siostrze Bauchan, to jest o jej reakcji na wiadomość, że dostała tę nagrodę. Było coś niezwykle ujmującego w radości, jaka przez telefon do mnie dotarła, przekazała. Z jakąś niezwykłą prostotą. Czasami ludzie tam mówią, że są zażenowani, zaszczyceni, ale jakże. Tu po prostu była reakcja człowieka, który się normalnie po ludzku ucieszył. I z pewnością to nie jest egocentryczna radość, tylko ucieszenie się, że praca, dzieło, które prowadzi nie sama, z zespołem wielu ludzi, praca, która z natury rzeczy i broni się przed reklamą, przed medialnym rozgłosem. Taki jest charakter tej pracy, że to zostało zauważone. I myślę, że przez zauważenie, pokazanie, to dobro może się rozszerzać, zainicjować inne podobne dzieła gdzie indziej. Świat nieznany, świat, od którego w przeciwieństwie do Pana Jezusa, który jadał z tymi właśnie, których społeczeństwo odpychało i którym pogardzało,
do którego Kościół dzisiaj tak się bardzo nie pcha. I to jest świadectwo ewangeliczne, kontynuacja tej wizji Józefa Tischnera, księdza Tischnera, dla którego nikt nie był nieważny, dla którego nikogo, nikim nie wolno było pogardzać czy zostawić na marginesie.